Najbardziej denerwująca misja w GTA San Andreas. Oczywiście, że po złej stronie torów. W tej misji głównym zadaniem gracza było jechanie równolegle do pociągu, tak by Big Smoke mógł zastrzelić stojących na nim gangsterów. Misja byłaby banalna, gdyby nie potężny zez rozbieżny Big Smoke'a, który uniemożliwiał mu trafienie przeciwników z kilku metrów. Misję można było jednak przejść w banalny sposób. Wystarczyło tylko wskoczyć motocyklem z rampy na pociąg i wybić z bliska gangusów. Obserwuj po więcej.